Cześć, cześć, siema, witam was bardzo serdecznie w 7 Daysie, w single player, dzisiaj gram sam. Nazbierałem ostatnio trochę receptur, więc szkoda by było nie skorzystać z nich. Palę trochę w piecu, robię wodę, z wody mam zamiar, dobra, o, skończyło właśnie. Mam zamiar porobić sobie trochę tych innych trunków. 4 minuty, aż kurde. Co to tak? Które dają mi więcej siły, jak się wypije, szybciej się nawadniasz i w ogóle tam różne takie duperałki. A co najważniejsze, chciałem dzisiaj zrobić sobie coś, na co czekam już długo. Może mi się uda, mam nadzieję. Kurna, jest godzina 19:55. No, nocka niedługo przyjdzie, a z nocką przyjdą pewnie widzowie spragnieni mięska. nie wiem jak będzie tej nocy, ale dzisiaj postanowiłem, że zrobię sobie bajka, jak da radę. Mam nadzieję, że mam wszystkie potrzebne materiały. Zebrałem stamtąd, z tej skrzynki wszystko, co było, przybiegłem z tym na kawce, także z trusia pędzi wiatra robiłem. Zaczynamy od początku. Co ja potrzebuję? Potrzebuję w stole warsztatowym irona i skleju zrobić ramę. Dobra, to idziemy. Idziemy najpierw. Tu mam gdzieś klejuś. Jest klejuś, jest klejuś, jest... Nie to! To mi jest potrzebne. Spróbujemy dzisiaj zrobić tego bajka. No przydałby się... Fajnie by było pośmigać na nim. Niestety paliwka będzie nie za dużo. A, dobra, właśnie. Bo na razie nie mam niestety tej próbówki, żeby robić sobie samemu paliwko, więc będę korzystał z tego, co znajdę, a jak nie znajdę... Ale czekaj, czekaj, czekaj... Na... Aż... Aha... Ej, 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 to czemu to pokazuje tu? To wydaje mi się, że to ten symbol to jest ikona stołu warsztatowego. Aha, no dobra, jest nieźle. Mogę zrobić prawdopodobnie. Minuta będzie się robiła. I tak nigdzie nie zamierzam się ruszyć na razie. Dobra, robimy. Robimy dalej. Co my tu potrzebujemy? Handlebars. Czy ja jestem w stanie zrobić? Jestem w stanie coś takiego zrobić. Short iron pipe'ów 6 sztuk. I to chyba na... A, no dobra, dobra. 2, 2, 1 mechaniczne części. Stąd zabieram to. Lecę na górę. Kurna, tu powiem wam, że jest... mechanicznych części potrzebuję. Gdzieś były tu mechaniczne części. Elektryczne... mechaniczne części. Duct tape, skóra w ogóle chyba była potrzebna i coś zapomniałem, ale się dowiem. Okej, okay. mam, kraftuj. Jest. I później będę mógł zrobić sobie to, jak się zrobi. Mamy, jakie ładne rączki normalnie. Czego mi brakuje? No przecież mam. Jeszcze raz. Dobra, czegoś mi brakuje. Światełka i 5 elektrycznych części. Elektryczne części miałem tu. I światło, proszę cię bardzo. Dobra, spróbujemy teraz robić. Czy mam? Mam. To rób. Rób. Także jest pięknie. Chyba uda nam się zrobić mini bajka, kurna. W końcu jakiś środek lokomocji. Niebieskie, może być. Co ja tam jeszcze potrzebuję? Chyba ta rama to się już zrobiła, co? Zrobiłaś się? Jest rama. Mamy ramę. Jest pięknie. Dobra, co jeszcze do mini bajka mi potrzebne jest? Siedzenie. Siedzenie, 4 mam, koton. O,
czy ja mam bawełnę? To jest coś, co zbierałem? Mam koton. Ha! Wszystko jest. I to się robi na stole warsztatowym. Siedzonko. Kurde, zaraz mi tu wpadną zombiaki i przeszkodzą trochę w robocie. Coś mi się wydaje. Ale nie mam wyjścia. Zrobię sobie to, co zrobię, a z rana będę mógł przetestować go. Mam nadzieję. Dobra, mamy siedzonko. Kurde, nie, niebiesko wszystko, elegancko. Co mi jeszcze może brakować, wiecie? Ciekawe, czy on jest taki zabugowany nadal. Mam nadzieję, że nie. Okej, postawiłem. Postawiłem, żeby zobaczyć, co mam. To mam. Siedzenie mam. Silnik, koszyk. Dobra. To silnik, koszyka nie mam? Wydawało mi się, że kiedyś udało mi się zdobyć jakiś koszyk. Cholerka jasna, nie mam koszyka. Coś tam łazi chyba na zewnątrz. Dobra, czyli tak. To mam i to mam. Brakuje mi tylko koszyka. Skąd, kurna? Wydawało mi się, że gdzieś mi się... A, wiedziałem już. No nie wygląda, żebym miał koszyk. Dobra, odłożymy na razie te rzeczy. Jakby mi się coś stało. Wiadomo, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. A to można jakoś podnieść? Widzę, że... Aha, mogę zabrać. Dobra. Bo ogólnie ja sobie to na razie wrzucę tu. Szkoda mi, ale że koszyka nie mam. Może da radę zrobić taki? Nie. Raczej nie. Nie spodziewałbym się, że będę w stanie takie rzeczy robić. Prawdopodobnie będzie kicha. Ciekawe, co to oznacza. Czy to oznacza, że faktycznie nie będę mógł wozić nic? Czy w ogóle będę... Że w ogóle nie będę mógł odpalić tego sprzętu? To jest bardzo dobre pytanie. A, wiem, co miałem zrobić. Nie boimy się. Co przestało się palić? Czemu to się, kurna, przestało palić, się pytam. Odpalaj. Jeszcze dwie sztuki tego. Dobra. Okej. Jeszcze bym zrobił jedną rzecz. Dobra, mamy. Zabrał stąd wodę. W ogóle to zostawił. Puste słoiki mogą też mi się, kurna, przydać. I z tego, z receptury, zrobił trochę tych... ugotował trochę kukurydzy. To myślę, że to jest dobry patent. 5 minut będzie się to robić. Dużo. Dużo. Okej. Od razu sobie łyknię. Wtedy ona chyba zamiast plus 1 to plus 3 zwiększa. To się opyla, bo przynajmniej więcej można się najeść taką kukurydzą niż taką surową. Dobra. Dobra, ludzie, słuchajcie. Części do minibajka mamy. Oprócz jednej pierniczonej. Oprócz jednej pierniczonej tego koszyka. Mam nadzieję, że uda się coś z tym zrobić. Słuchajcie, widzimy się z rana. Nic nie planuję na razie nic więcej. Przeczekam do rana i zobaczymy,
co mnie czeka o poranku. Na razie, widzimy się za chwilę. Cześć ludziska, nastał piękny poranek, czwarta rano. Wygląda to naprawdę prześlicznie. Słoneczko wschodzi i jest super. Nic mnie nie nawiedziło. Jestem zadowolony z tego faktu, że jest spokojnie. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Spokój, cisza. Ktoś mówił o spokoju i ciszy? Fuck. What the hell? Co jest, kurna? Gdzie wredniaki pierniczone? Okej. Dewastują mi tu, kurna. Aż ty wredniaku. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Coś tu się ślini, wiecie? Macie takie wrażenie, że jest ich tu więcej, czy mi się tylko wydaje? O, zwykło. O. Gdzie? O kurna, nie trafiłem. Kurna! Się ruszają. No wredniaki jakie. Gdzie kurna? Masz, leż. Gdzie kurna? No jak mi psują wszystko. Odrywać idzie. Tego to... Myślę, że ustrzelę go wcześniej. Żeby już mi tu nie wkurzał. Leż! No ile raz życia? Tak. Masz. No już, leżysz. Jest chyba nieźle. To znaczy został mi... jeden. A nawet dwóch. Ale dobra. Dwa. Nasuńmy go trochę. Co tu się kurna... Hałasuje mi. No leżcie. Dobra, pozbierajmy szybko co mamy od nich. To jest oczywiście darmowe rzeczy. Szkoda nie skorzystać z tego, co mają nam do zaoferowania. A jednak kurna nie dali spokoju człowiekowi. Czemu z rana? Cię pytam. Nic nie miał. Kasa i gogle jakieś. Okej. Nic nie miał. Ołowiane ciężarki. Dobra, no. Widzę, że ktoś przyniósł zestaw, jakby przez przypadek sobie złamał nogę. Okej, to wszystko? Dobra,
No może spróbuję trochę powyciągać z nich tych tłuszczyku. Nic. Okej. Tłuszczyk może mi się przydać. Poza tym umiejętności obrabiania tych baranów i innych skórek. No widzicie, Blade Weapon rośnie mi przy okazji. Dobra, warto tylko sprawdzić, czy coś nie próbuje nas zjeść. Porozwalali nam tu trochę. Ale to się szybko naprawi. Nic mnie dzisiaj kurna nie powstrzyma przed odpaleniem minibajka. Chyba że sam minibajk postanowi, że nie złożę go dzisiaj. To by było głupie. Okej. No dobra. Jest nieźle. Jest bardzo nawet nieźle bym powiedział. Okej. A, tu jeszcze jest jakiś. Dobra. Szybka. A, no właśnie, zapomniałem o tym. Szybko i elegancko. A tu jeszcze? No dobra. Chyba wszystkie trupy. Zostawimy sobie te rzeczy na razie tu. W sumie to bez sensu jest zostawiać tu, jak muszę i tak iść na górę. Pomyślałem, że nie będę musiał się wracać do bazy, ale przecież wszystkie części do tego ustrojstwa, które będziemy budować, mam w środku. Także idziemy tu, zostawiamy to, to sobie zeskrapujemy, to sobie możemy zeskrapować, to możemy sobie zeskrapować, to zostaje, to zostawiamy im, to też mogę zostawić. Zeskrapuj. W ogóle skrzynkę zrobiłem sobie taką na amunicję i wszystkie rzeczy takie, co związane są trochę z strzelaniem. Powoli będę starał się to jakoś ogarnąć. O, widzicie, tu jeszcze 15 ich. Ogarnąć, żeby mieć to poukładane. Nie jest to takie proste, ale może mi się uda. Dobra, mamy to. Zabieramy wszystkie elementy, które mi są potrzebne do odpalenia motorka chyba, nie? Mega skok. Nic tu nie ma. No dobra. Trochę się zmęczył. Nie dziwię mu się wcale. Myślę, że to miejsce jest dobre na to, żeby zrobić sobie tego naszego. Okej, okay, postawiłem. Stoi. Dajmy tak, wrzućmy koła, jest pięknie. Kierownicę, jest. Siadełko, jest. Akumulatorek, o piękny. Ile on ma w ogóle? 29,8. Rozładuje się za 58 minut. Co mi sapie? Gdzieś tu kurna. No serio? Gdzie? Deklusie. A, Deklus dostał i się zepsuł.
Okej, ale przynajmniej nie będzie mnie wkurzał, bo weźmy taki maruli. A kura. Tak. Jest! Udało się upolować kurkę. Dużo piórek. Kurka jest idealna po prostu pod względem ilości piórek. Dobra, tylko odłożę to, bo zaraz będą wiedzieć o mnie wszyscy w okolicy. A nie teraz, teraz nie potrzebuję tego. Dobra, słuchajcie. Motorek niby jest, ale jeszcze nie wszystko podłączyłem do niego. Nie mam tej chrzanionego koszyka. Nie wiem, czy to oznacza, że nie będę mógł tylko wozić rzeczy. Czy w ogóle nie będzie to jako motorek uznane. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Silnik jeszcze muszę wrzucić. O. No dobra. Durability 2 z kawałkiem. A co potrzeba, żeby go naprawić? Nie wiem, czy można to już kierować? Zatankować? Chyba zatankowałem. I co, da radę? Ja cię. To jeździ. Okej. Okej. Czegoś nie mam. Nie wiem, co jest potrzebne, żeby naprawić motorek. Ale widocznie jakoś tam. A można zabrać to na przykład i scrap assemble. Bajer. A czym się naprawia? Repair kit. Aha. Ale prawdopodobnie, jak nie ma się dobrze rozwiniętych tych umiejętności, to kurna, można tylko to popsuć. No dobra, sprawdźmy jedną rzecz. Tu jest, to jest nasz domek. Tu jest nasze miasto, do którego nie chcę na razie iść. Dobra, przejedziemy się chyba, wiecie? Mamy trochę paliwa. Więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie przejechanie się, nie? Co jest paliwko? Co się stało z paliwkiem? No przecież nie spalił całego paliwa. Co się niby stało z paliwem? Dobra, poszedł. Haha. Nieźle. To jest jakiś zombiak. Nie boimy się zombiaku. Jest droga. Dobra, to pojedziemy sobie drogą. Haha. Nieźle. Chyba akumulator się ładuje. W ogóle chciałem powiedzieć. Jak się jedzie. Najwidoczniej tak jest. Przejedziemy się trochę. Fajnie. To ja rozumiem, kurna. Ciekawe, czy później on jest szybszy, jak lepsze części są w środku. Zastanawiam się, czy to ma wpływ. Nie wiem, 83% to jest chyba wytrzymałość jego? Możliwe, to tak, to te 2000 z 3, co można go naprawić i coś tam jeszcze zrobić przy nim. Zombiaków pełno, ale my się nie przejmujemy, kurde. Odbijemy sobie tu. Ogólnie to na stopie powinienem się zatrzymać, nie? Ale kto by tam patrzył? Przejedziemy sobie. Ciekawe, czy można go sieknąć. Ho, ho, ho! Bonus!
obrażeń. Haha, zajebiście. Dobra, jak to wygląda? Jelonek. Z drogi jelonek. Teraz to można gonić ile jelonka, kurna. Ale pięknie. Pięknie, dobra. Tu walniemy bokiem. Bo na razie robię sobie rundkę taką, wiecie. Jak mapka wygląda? Aha, ja nie mogę korzystać z mapki, jak siedzę na tym ustrojstwie. Tu sobie po prostu tylko przejedziemy. Mam nadzieję, że... Spoko! Obudził się i ziewa. Aha. Aha. Mam nadzieję, że psy nie są tak szybkie. Okej, okay, dobra. Myślę, że trzeba będzie powolutku wracać. Myślę, że najprościej będzie pojechać tędy. Mały łesik. Monster kill! Okej. Gdzieś tam. Wszystko przed nami zwiewa. Jak to wygląda? Aha, tu jest jakaś chata w ogóle, wuja Toma. Można pod górę podbić? Pewnie można, czemu nie? Całkiem fajnie się na tym jeździ, no. Pomyka. Nie zrobiłbym tyle w ciągu jednego dnia. O, ale mu przysrutnę. Ła! Fu! Fu, gdzie wycieraczki są? A w ogóle to ma światła? O! Jaka ta! Jaka ostra żaruwa. Chyba widzę już coś na wzgórzu, gdzieś tu mój dom powinien być, niedaleko. O, o, o! Uwaga! Opć! A co mnie zraniło? Spoko. Dobra, wyłączmy światełko, bo szkoda mi tu. Okej. Ha! Perfekt! Po prostu perfekt. Pod tym względem. Zabieramy rzeczy. Demontujemy. Ciekawe właśnie, czy paliwko straciłem. Cholera. Nie pomyślałem o tym. Pewnie tak. Pewnie straciłem to paliwo, co miałem, już zalane w nim. Totalnie zapomniałem o tym, że coś takiego jest. Jest motorek. Jest motorek, działa. Będę musiał zrobić mu... Będę musiał garaż zrobić. Z ładną posadzką i w ogóle na cacy, żeby było wszystko. Myślę, że jest to warte tego, żeby się tym zająć. No i ten koszyczek będę musiał znaleźć, nie? Aby mi się naprawdę przydało. Dobra. Co my jeszcze mamy tu do zrobienia dzisiaj? Na pewno muszę zejść niżej. Porobić trochę tych iron... łebków do strzał. Okej. Na pewno mi się przydadzą. Dobra, na początek. Recepturka do kuszy. Niech się już coś robi w tym czasie, bo szkoda czekać. Kolejne.
kolejne 13. Okej. To się przy okazji tam ogarnę. Następne. O, pięknie. Tak, bo bez sensu jest, żebym tu czekał na całość, a później jeszcze czekał, aż ja zrobię. Więc on w tym czasie już mi tu robił. I okej. Będziemy mieli... no jeszcze stalowych mam 40, jakby co. Nie jest tak tragicznie. Okej. To zostawimy tu. I teraz pytanko, czy ja potrzebuję coś w ogóle? Głodny jest, pić mu się chce. Zeżarby coś i napiłby się. Nie ma problemu. Mamy dużo tego. O, maksimum wellness nam wzrósł, bardzo fajnie. Dobra, wypiliśmy dwie sztuki. To nam się chyba coś zrobiło. Gotowana kukurydza. Pięknie. Coś pożytecznego i wartościowego w naszej diecie. Ciśnij jeszcze, zjedz sobie. Nie krępuj się. Zasłużyłeś. W ogóle wellness nam nieźle wzrośnie po tej kukurydzy. Bo każda kawka to chyba minus 1, minus 0,1 albo minus 1. No to tu nadrabiamy to. Ja zaraz do was wracam, chwileczkę. Witam, jestem już po przerwie. Wróciłem do was. Ogólnie tak, ogólnie mamy minibajka. Tu oto są części do niego. Ja sobie podwędzę je z chęcią. Bo pomyślałem, że można by było wybrać się do tego miasta. Aż jeszcze złamię sobie. Złamię sobie kurna nogę i tak się skończy ta zabawa. To chciało się skakać. Dobra. Montujemy wszystko. I benzynki nie ma. Zawsze to samo, kurna. A ja nie mam. Nie ma. Nie ma to i nie pojedzie, kurna. Dawaj, dawaj, dawaj. Widzę, że zrzut był jakiś. Dobra, benzynka jest. I ciśniemy. O, dobra. Można wsiąść. A, można też z tego, tak? Tu, refuel. Dobra. Trochę zatankowaliśmy. Pojedziemy sobie do tego miasta. Będzie szybciej, bo tak bym, kurna, ile czasu bym jechał tam. Znaczy, na piechotę zasuwał, nie? Tak, zobaczcie, jak to pięknie idzie. Mistrzostwo po prostu. Mistrzostwo. Gdzie człowiek może zaoszczędzić czasu. Będę przejeżdżał, to sobie te samochody tam porozwalam, żeby mieć więcej wachy. Nie wiem, czy te samochody się odnawiają, czy nie. Pewnie nie, więc trzeba będzie później jednak spróbować ogarnąć to robienie benzyny, wiecie, z tłuszczu albo w którymś z biomów można jakąś rudę taką, kurna, oil, coś tam wydobywać, z której robi się benzynę. Nawet nie wiem, czy to nie w tym biomie, bo to taki miał być bardziej nie pustynia taka, tylko taki, kurna, może tu. No tu wstają w ogóle i coś.
Chodzi mi szczególnie o pielęgniary, bo one mogą mieć tą taką próbówkę, kurna. Co ja potrzebuję. No. No nie. Kurna. Dobra. Już nie zużywam na ciebie strzałek. Masz. Wypio ci? Powinno. Okej. No, nie dali nawet. Nie dali replaya. Dobra, jedziemy dalej. Podjedziemy sobie po ten budynek. To jest jakiś stadion, który chcę przeszukać. Będzie zabawnie. Okej. Jesteśmy na miejscu. Puste zwłoki. Aha. Ja to chyba przeszukiwałem te samochody, te. Nic tu dużo nie znajdziemy. Można spróbować wbić się do środka. Nawet śmieci przeglądałem. O, ale kosza nie. Dobra, może być. A ten kosz? Ten kosz też, dobra. Nieźle. Wstawimy. Jakby ktoś z zewnątrz postanowił nas... Jaka dziura. Okej, okay, fajnie. Zobaczymy co nas tu w ogóle czeka. Duża hala. Na razie cicho jakoś, kurna, jest. Cichutko. Okej. Tu coś się zepsuło. Kasy. Śmieciak, groty strzał. Spoko, no mogą być. Części do Magnumu. No dobra, mogą być też. Nie przejrzałem jeszcze tego. Przejdziemy tu. Są jakieś drzwi. Okay, dobra. Myślę, że... A, no roket, kurna, ja tu... A ja tu się szarpię z nimi. Okej. Okay. Spoko. Jest coś fajnego? Coś idzie. Coś tam łazi. Coś łazi za ścianą. Nie przejmujemy się tym. O kurna, ile rzeczy już. Chciałem powiedzieć, że się nie przejmuję tym na razie. Ale jak będą mi tak łazić i hałasować, to chyba zacznę. No. No, ale chyba trzeba będzie... wyjść i zrobić porządek. Musisz tyle hałasować? Nie można się skupić tu, kurna, na niczym. No. Myślę, że starym sposobem najlepiej jest po prostu przy każdym takim budynku postawić sobie właśnie skrzynkę i te wszystkie fanty znalezione. To
które się uda znaleźć. Zostawić tam w cholerę, bo po co z tym biegać? Po co się zastanawiać? Co mi jest potrzebne, a co mi nie jest potrzebne? Okej. Okej. Dobra. Lecimy dalej. Tu już mamy. Tu już mamy. Tu są jakieś w ogóle biura. Znaczy kasa jest, więc przydałoby się... nic nie ma. Przydałoby się tam jakoś dostać. Nie wiem jeszcze jak. No coś tam. Coś nas pozdrawia. Aha. Szatnia jakaś. Alkohol. Policzki. Ciekawe co w sraczach jest, bo wiecie, te sracze czasami potrafią zaskoczyć człowieka mile. Dużo jakich. No tam normalnie. Co świniak. Na razie nie mam czasu na to, idę. Tu można wejść? Pewnie jest gdzieś wejście. Do Magnuma. Okej, okay, jakie zaniedbane. Na razie to zostawię. Widzę, że boisko tu jest, ale nic się nie dzieje na tym boisku. Kasa. Krzesełka. Jakieś sadzonka. Śmietki. No nic ciekawego, powiem wam. Ale idę z tamtego, coś tam hałasowało. Nie lubię jak mi coś... Właśnie, gdzieś tu. O, tam jest. Na trybunach. Siedzi. Jak się tam dostać? Idę do ciebie. Już? Już? Lepiej ci? Słoik miał. Dobra. Poprawiamy. Nic fajnego. Papier? Co tu w ogóle jest? Aha, zejście z tej strony. W ogóle to się tu zrobiło jakoś ciemno. Dobra. Przejdźmy się. To jakieś zwłoki. O, części do Magnuma, jak pięknie. Jeszcze w podwójnych. To od razu można zeskrapować. Całkiem ciekawy budynek, nie powiem. Tu też ktoś sobie odpoczywa. Ła, do Magnuma. Amunicja nawet. Pod wrażeniem tego, co ja tu znajduję. To sadzonki. Nic. Tu jest jeszcze ktoś. Amunicja. Tu co się zepsuło? Zepsuł się. Okej. Naprawdę, kurna, to sama jakaś amunicja. Tu się nieźle musieli strzelać. Jakaś wojna była, ja nie wiem. Gangów. Ty co masz dla mnie? Też masz. Cylinder od Magnuma. Ja w ogóle to chyba mogę spróbować połączyć je.
Mamy tak. Cylinderek. Lufa. No, to jedyne co nie mam tego. Nie mam części do Magnuma, ale spoko. Jeszcze mogę połączyć to plus lufę. O. O. Już będzie mniej. I jeszcze to z tym. Jak można zaszczędzić na miejscu, to czemu nie zrobić tego, nie? Dobra, co my tu mamy? Deszcz pada, cholera. Ja rozpuszczam się. Nie, żartuję. Coś... mamy? Nie mamy w sumie nic do... Tam by się przydało dostać do tej... do tego pomieszczenia. Loket, oczywiście. To nie problem dla mnie. Wchodzimy już. O! Co tu kurna jest? Nic takiego fajnego. A może i fajnego? Scrap. Dobra. Dobra, to jakieś badziewne budki, inne cuda, to sobie możemy darować. Mamy tego w pytam. To też można wyrzucić. Okej, co my tu mamy? Papier będzie? Nie. Szyba. A szyba po cholerę mi szyba. To nic nie można. Tu jest. To są jakieś cuda w ogóle. Sporo do rozwalania. Już się bierzemy za to. Dobra, zacznijmy od tej strony. A, nie ma. Zobaczymy, co mają dla nas ciekawego. Przynajmniej deszcz tu nie pada, nie? Ale ciekawy jestem, co nam tutaj przygotowali. Co tu jest? Dobra, tu już bez sensu, to ja sobie siekierko. Oj, otwieramy. Hunting. Do tego, do myśliwskiej. Aha. Trochę pokujemy. Boję się, że mi się rozwali to całkiem. A nie mam przy sobie, kurna. Mogłem zrobić stalowy kill-off, to widzicie. Ale żeby go naprawić, to co trzeba mieć? Forged steel, nie mam. Dobra. Teraz się przełączymy na to. Też idzie całkiem nieźle, bo szybko nasuwa tą siekierką. Zobaczymy, co mają dla nas. Okej. Recepta na kapiturek. Receptura na shotguna. Raczej też już mam. I do tego, do hunting rifle następne jakieś części. No, tu nie było. Były dwa, no może i dobrze nawet. To teraz zamknięty. No to rzezamy go. Jakiś safe taki mega tu dali. Coś musi być fajnego w środku.
godzina 18, więc będziemy niedługo zwijać się do domu. Nie chciałbym tu zostać na noc. Do pistoletów to można zrobić. Części. Pistol, shotgun, hunting rifle, shotgun, receiver. Ciekawe, czy właśnie, czy to jest do shotgun, aha, czyli do tego drugiego, kurde, jak na złość. Do tego jest to, okej. I w sumie co, nie mamy kolby, ale... Ale dzięki temu będę mógł zabrać to wszystko, co tu jest. Nie mam wręcza, bo jakbym miał wręcza, to bym sobie jeszcze te telewizorki zgarnął. No ale trudno. Dobra. Okej, okay. Tu teoretycznie obskoczyliśmy wszystko. Tamta sobie idzie. Nie będę jej przeszkadzał. Jest jeszcze kwestia taka, że patrzę, co ja tu kurna mam. To sobie się napijemy. Będziemy mieli... O, już przestało padać, nieźle. Właśnie, tu można sobie doładować trochę paliwka. Widzicie, że... I już paliwko jest. Jakby trzeba było zatankować. Przebiegnę się jeszcze tu, no w sumie żeby nie było, że nie obskoczyłem wszystkich tych skrytek. Że tu śmieci jest sporo. A może w których śmieciach znajdziemy jakąś interesującą nas rzecz jeszcze. A sadzonka, yuki. Pistol barrel. No ja bym to na faktycznie zostawił. To mogę wywalić. To zabierzemy, to można wyrzucić. Okej, okay, przebiegniemy się jeszcze. Ten. To mi akurat tak średnio potrzebne. To co? No coś se łazi. Blueberries. Czy blueberries może mi się przydać? Mogłoby mi się przydać blueberries, to wywalimy to. Bo nie wiem, czy mam. Prawdopodobnie mam, ale... Kapucha. Kapucha zawsze jest na tropsie. W każdej grze. A, blueberry seeds, to już nawet... Okej. Okay. Żeby było śmiesznie, będziemy mieli dwie sadzonki od razu. Coś tu było? Nie było, siema. Siema, ściema. Zeskrapuj mi to, nie wiem coś, do czego się to skrapuje, ale... Kazałem mu zeskrapować. Najwyżej wywali, że nie może. Nic. Tu są jakieś śmietki. Będzie z tego lead. No tam coś łazi. I... Ale tu śmieci normalnie jest. Gunpowder. Dobra. Myślę, że zjemy. Zjemy sobie. Zrobimy miejsce przy okazji.
Pięknie jest, nie? A 20, ja pierdzielę, spadamy stąd zaraz. Dobra, bierz proch czarny w rękę i spierduszamy stąd. To już chyba przeszukiwałem, tak. Dobra, spadamy stąd. Naprawdę, naprawdę za długo tu już jesteśmy. Jesteśmy za długo w tym miejscu. Aha, nie mogę jeszcze tego. Dobra, wyrzuć. Jeść tu. Spadamy. Dobra, poszedł. Jak przecina. Jak wiatr, kurna. Normalnie, jak szybcy i wściekli. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tnę przez jakieś te miasteczka. I w ogóle tu jest niby nie mam czasu, nie mam czasu. Muszę spieprzać, przyjadę tu później. Bo za godzinę to już będzie, wiecie co tu będzie. Będą imprezkę robić, a ja nie chcę zostać na polu z minibajkiem otoczony przez zombiaków. Także zaczyna zachodzić słońce, a ja się boję zachodzącego słońca. I dlatego ja cię. O, słyszycie co się dzieje? Już zaczynają się cieszyć, że nie dojechałem do domu jeszcze. Pędź tą strychniną. Co tu się kurna dzieje? Dobra, gdzie ten mój dom? Jest! Widzę dom. Ja pierdzielę. Było nieźle. Okej. Dobra. Padamy na górę. Mam nadzieję, że nie rozwalą mi bajka, co? Ale jest kwestia taka, że nie chcę wiedzieć. Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku przeżyjemy nockę. I mam nadzieję, że będziemy dalej kombinować w 7 Daysie, nie? Także dzięki wielkie za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej!